przed laty największe miejsce, gdzie do rozrodu przystępowały rzekotki, których już niestety w Dolinie Kosówki no, nie słyszałem od 5 lat. Być może ich już w ogóle nie ma. A jak widać, ktoś spuszcza, no to od lat spuszcza ścieki. Tam kiedyś istniała oczyszczalnia ścieków. Jak widać, nie funkcjonuje ona nadal. No i tutaj mamy to, co kiedyś mieliśmy w rzece Mlecznej. To wszystko na szczęście rozchodzi się tutaj na te tereny bagienne. No i podlega podczyszczeniu. Natomiast no, rzekotek, czyli tych pięknych zielonych żabek, które chodzą po szybach, bo mają przydgi, ale i po drzewach, w naturze i na tych trzcinach, niestety już tu nie ma. Tak samo jak ze sprawą melioracji. Nie ma już rzekotek w dwóch stawach, które znajdowały się niedaleko ogrodów działkowych przy trasie E7. Po prostu ta melioracja wysuszyła te stawy. Woda została, poziom wód gruntowych został obniżony. Wobec tego w tej chwili mamy suche stawy. No i nie mamy już i kumaków tutaj. Nie mamy też rzekotek. Także obszar krajobrazu ochronionego Dolina Kosówki zubożał. No, mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej, przynajmniej jeśli chodzi o ten staw i o to zanieczyszczenie. Jeszcze kilka lat temu to właściwie można było się domyślać, że tu ktoś od czasu do czasu wpuszcza ścieki, a teraz to już widać gołym okiem, że niestety jest to stały proceder.